Cześć wszystkim, oto Mario z tej strony. Miałem okazję pojeździć Hondą PCX125 i powiem wam, że wrażenia z jazdy są bardzo pozytywne, ale na początek kilka suchych danych. W skuterku mamy silniczek jednocylindrowy, czterosuwowy. Moc to 11,7 konia przy 8,5 obrotów na minutę. Moment obrotowy to 12 Nm przy 5000 obrotów na minutę. Kółeczka, jakie tutaj mamy, to 14-calowe. Z przodu mamy 90, a z tyłu mamy 100. Jeżeli zaś chodzi o zasilanie, no to mamy tutaj standardowo tak wtrysk paliwa TGN FI, który bardzo dobrze radzi sobie w tym skuterku. No i jest wiadomo, tak jak to jest bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o masę tego sprzęcika, to mamy tutaj niecałe 130 kg załadu dodatkowej. I czuję się, że faktycznie motorek raczej skuterek jest bardzo leciutki. Skuterek miałem wypożyczony standardowo z Honda Plaza. Jeżeli chodzi o wygląd skuterka, to powiem wam, że dla mnie jest on bardzo fajny. Jest fajna, nowoczesna linia. Skuterek wygląda naprawdę bardzo ciekawie. I powiedziałbym, że jeżeli mieliście okazję go gdzieś oglądać na zdjęciach lub na filmach, to w rzeczywistości wygląda troszkę fajniej. Jest naprawdę, naprawdę ok. Jeżeli chodzi o Hallmaxa. Prędkość maksymalna, jaką mi się udało z niego wyciągnąć, to było równiutko 100 km na godzinę. Nie mniej, nie więcej, na filmiku, jak obejrzycie, jest to moment, gdzie to sprawdzałem. Oczywiście na niemieckiej autostradzie, autobanie. I to już jest max, tak? Wiadomo, zależy, jeżeli ktoś lżejszy wyciągnie na niego, to pewnie wyciągnie te kilka kilometrów więcej, aczkolwiek mi się udało tą stówkę i ani grosza więcej. Za to muszę przyznać, że przyspieszenie jest bardzo fajne. No nie jest to jakiś tam kosmos, powiedzmy, wiadomo, to jest procesowanie, jest to piątka. Ale nie zamulamy na mieście, spod świateł ruszamy bardzo często pierwsi. Skuterek się bardzo fajnie rozpędza do tych 60 na godzinę, tak, z tą prędkością mamy jeździć po mieście. Nie ma problemu, tak, nie ma problemu, żeby nim szybko ruszyć, odjechać samochodem, więc jest naprawdę fajnie ten silniczek i cały rozprzęt ogarnięty. Także można na nim sobie spokojnie śmigać. Jest to na pewno fajna alternatywa na dojazdy do pracy w sezonie, tak? Bo każdy sobie z tym skuterkiem poradzi, chociażby też ze względu na masę i na wygodę z jego skorzystania, tak? To jest obsługa mega prosta. Do tego mamy w nim taki systemik jak Idle Stop, a raczej Idling. Można go włączyć i wyłączyć. Także producent podaje, że z włączonym tym liftingiem jest bodajże o 0,2 litra mniejsze zużycie paliwa na 100 km, więc jest to ilość niewielka, ale jak ktoś chce, może to włączyć, to faktycznie działa bardzo fajnie. Ruszając z miejsca praktycznie nie czuć tego momentu, kiedy ten silnik się włącza, wszystko idzie bardzo płynnie, więc sam system działa bardzo poprawnie. I można z tego Idle Stopa korzystać, bo jest naprawdę ok. Tyle, że powiedzmy, oszczędności są naprawdę niewielkie, więc nie ma co liczyć kosmiczne oszczędności w kieszeni z okazji tego systemu. Ale zawsze coś, fajny pomysł. Spalanie, tak jak wspominałem, tak, tutaj 2.1 z tym systemem podaje producent. Bez niego sądzę, że przy takiej agresywniejszej jeździe to z 2,5 litra w jeździe po mieście powinien spalić i nie więcej. Jest to naprawdę oszczędna maszyna, także fajna rzecz. Jeżeli chodzi o hamulce. Hamulce są naprawdę w porządku. Tyle, że nie ma co wymagać od nich jakichś rewelacji, tak?
działają dobrze, punkt wyczucia jest naprawdę w porządku, jest wszystko ok, ale jeżeli chcemy ostrzej przyhamować, tak, w razie jakiejś sytuacji powiedzmy awaryjnej, to trzeba użyć tego hamulca. Z tym hamulcem naprawdę maszynka bardzo porządnie i bardzo szybko się zatrzymuje. Ten proces zatrzymywania jest po prostu momentalny, tylko trzeba pamiętać o tym, że trzeba użyć obydwu. Tak, przy użyciu obydwu wieśni jest bardzo duża różnica między użyciem tylko przedniego, a tylniego. Więc trzeba o tym pamiętać. Także w takich sytuacjach atakujemy obydwa hamulce i naprawdę jest bardzo dobry efekt hamowania. Zawieszenie jest mięciutkie. Wiadomo, jak to skuterek, tak ma być wygodny. To jest główna rzecz, najważniejsza. I bardzo fajnie się spisuje. Faktycznie zawieszenie fajnie wyłapuje wszystkie nierówności. Jest naprawdę to. Jednocześnie nie czuć tak, nie jest tak miękkie, żeby jakoś czuć się niepewnie na tym skuterze, więc jest fajnie wykorzystywane. Dobra robota. Jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, jest sporo miejsca. Przy moim wzroście, tak, 192 i 98 kg, bez problemu znalazłem sobie miejsce. Siedzenie jest bardzo wygodne, duże, mięciutkie, więc naprawdę przyjemnie się porusza. Jest ok. Jeżeli chodzi o mnie, akurat to pierwszy raz miałem okazję jeździć skuterem. I na początku nie mogłem po prostu się ogarnąć tak, gdzie, jak mam usiąść na nim. Bo przyzwyczajony jestem do jazdy motocyklem, gdzie po prostu siedzimy z przodu między nogami, ciskamy go i lecimy. Tutaj siedzimy jak na krześle. Więc musiałem się chwileczkę przyzwyczaić, ale po chwili przyzwyczajenia faktycznie można się na nim usadowić. Co ciekawe, odkryłem taką rzecz, że powiedzmy przy wzroście ponad 190 cm można na tym skuterze z powodzeniem jeździć na tylnym siedzeniu. Wygląda to na pewno dziwnie, aczkolwiek powiem Wam, że jest zadziwiająco wygodnie. Mamy delikatnie pochyloną pozycję do przodu. Tak, w sam raz nogami, co prawda, już sięgamy, tak powiedzmy, opuszkami, ale jest bardzo wygodnie, jest bardzo odprężająca taka wygodna pozycja, więc jakby ktoś wsiądnie, spróbuje, to może być bardzo zaskoczony w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Także ciekawa rzecz. Ochrona przed wiatrem jest niezła. Szybka jest malutka, ale powiem Wam, że no też z prędkością tak do tych tak mi przeszkadza, ale nie ma problemu. Jak dla mnie naprawdę jest w porządku. Także ok. Obsługa standardowa, tak, mamy ten idle stop przy prawej manetce. Włącznik, wyłącznik, cała reszta jak najbardziej w standardzie, tylko jeden ciekawy element. Przy uruchomieniu sprzęta trzeba wcisnąć hamulec, tak? Czyli mamy motocykl, który trzeba wcisnąć sprzęgło, tu musimy wcisnąć tylny hamulec, żeby uruchomić go, inaczej nie ma takiej opcji. No i to też takie ciekawostka, powiedzmy. Lusterka są fajnie ogarnięte, sporo w nich widać. Można je fajnie sobie ustawić i naprawdę bardzo dobrze spełniają swoje zadanie. Jednocześnie skuterek jest dość wąski. Kierownica, lusterka też są wąskie, więc bardzo dobrze się sprawuje skuterek do przeciskania między samochodami. Co ciekawe, miejsce na nogi ma wyżłobienie. W sensie, jeżeli siedzimy na nim, tak jak w większości skuterów, ta linia podestów jest prosta, równa, to czasami jest tak, że nogi bardzo nam wystają na boki, tak? I przy przeciskaniu się to może być między samochodami troszkę pierdliwe. Tu mamy fajne wyżłobienie i jest tak, że jak stoimy między samochodami, czy ruszamy, przyciskamy się, to nogi nam nie wystają poza obrys skutera, tylko są schowane jak gdyby wewnątrz. To też jest bardzo fajne i daje takie pewności, że nikt nam, powiedzmy, w nogę nie zahaczy przy ruszaniu. No mi się to bardzo spodobało, tak? Właśnie to wyżłobienie, które chowa nam nogi w sercie skutera, a nie bardzo na zewnątrz. Komu mogę polecić ten sprzęt? Praktycznie każdemu. Jest to skuterek, który można jeździć praktycznie każdy, kto ma ochotę pojeździć jednym śladem. Szlak potrafi, jak ma stać w korkach.
i do tego chcę przy okazji zaoszczędzić. Skuterek jest bardzo ekonomiczny, bardzo prosty w prowadzeniu i naprawdę mogę polecić każdemu, kto chce po prostu przerzucić się z puszki i pojeździć sobie w czasie sezonu jednośladem. Dla takich osób świetna sprawa. Nie jest to skuterek do szaleństw, wiadomo, ale też można mi bardzo fajnie, sympatycznie pojeździć, więc jest to pewna maszyna, dobrze zrobiona, konkretnie wykonana i sądzę, że na pewno bardzo dobrze się sprawdzi jako takie wozidełko, które ma nas zawieźć z punktu A do B. Do tego fajnie wygląda i jest naprawdę w porządku. Także tyle w tym temacie. Skuterek mogę polecić, jest naprawdę ok. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć i o czym się chcieli usłyszeć w następnym teście. Ja już mam plan na następny test. Może się Wam spodoba, ale nóż widelec, no kończąc, mam na myśli Suzuki DL650 lub 1000. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, dawajcie znać i zobaczymy, co się uda zrobić. Także pozdrawiam, hej! Thank you.